Dzień dobry, Adam Pachura. Witam Państwa w programie Rozmowy na temat. Państwa i moim gościem w studio jest starosta powiatu kłodzkiego Maciej Awiżeń. Witam Pana. Witam serdecznie, witam Państwa. Panie starosto, to druga kadencja na tym stanowisku. Proszę mi powiedzieć, jakie są priorytety na najbliższe 4 lata? Nieustające priorytety to drogi. Oczywiście samorząd nie powinien konkurować z przedsiębiorcami, ale przedsiębiorcy na pewno nie zrobią sobie dróg, więc o nie walczymy. Ile udało Wam się kilometrów dróg wyremontować w ciągu roku? Powiem, że w ciągu ostatnich 2 kadencji przyspieszyliśmy bardzo mocno i między 12 a 20 km rocznie jesteśmy w stanie wykonać. To jest mniej więcej 3-4 razy więcej niż dotychczas. To dużo czy mało? Z jednej strony dużo, bo rzadko który powiat ma tak dużo wyremontowanych dróg, ale z drugiej strony mamy największą ilość dróg powiatowych w Polsce, ponad 700 km dróg, więc no, jest to może nie tyle kropla w morzu, co nieduża szklanka. A czy udaje Wam się pozyskać środki zewnętrzne na remont tych dróg? Przede wszystkim to są środki zewnętrzne, bowiem powiat jest tak skonstruowany jako samorząd, że niestety tych środków własnych nie ma. Nie ma swojego podatku żadnego. W związku z tym, jak się nie ma pieniędzy, no to trzeba je zdobyć. Zdobywamy zarówno od ministerstwa, jak i z Unii Europejskiej i mam nadzieję, że tak samo będzie i w tej kadencji. Remonty dróg powiatowych to jedno, ale również jako starostwo walczycie o drogi krajowe, czyli obwodnicę Kłodzka i również krajową 8. Mam nadzieję, że możemy powiedzieć, że już obwodnica Kłodzka jest załatwiona, teraz jest podpisane. Było podpisanie umowy, w tej chwili już są wykonawcy na naszych polach i to jest bardzo ważne, bo to uruchamia nie tylko Kłodzko, ale całą część południową, która była zablokowana. 20 tirów nowego na przykład inwestora przejeżdżających przez Kłodzko, gdzie trzeba 40 minut czekać przy jednym rondzie, oczywiście to jest poważny kłopot. Ale jeśli chodzi o 8, to jest następny krok, który zamierzamy zrobić. I lobbujemy o to, żeby jeżeli nie droga jakości ekspresowej, co wydaje się trudne do zrealizowania, to droga przynajmniej w jakości 2 dodatkowych pasów lub do Łagiewnik i jednego pasa aż do granicy przechodzącej przez Kłodzko. Ważnym zadaniem dla starostwa powiatowego w Kłodzku jest służba zdrowia. Proszę im powiedzieć, w jakiej kondycji jest szpital powiatowy? I tu jest ciekawa sytuacja. Szpital nie jest za bardzo zadłużony. Przynosi stratę, ale niewielką, 400 tysięcy w zeszłym roku w stosunku do 70 paru milionów budżetu. Tym niemniej ma systematycznie kłopoty z płynnością finansową. Wynika to przede wszystkim z kontraktów z NFZ-u i z tego, że NFZ nie płaci nadwykonań, czyli czegoś, co musimy robić, ratując życie lub zdrowie ludzi, którzy przyjdą do szpitala i nie możemy powiedzieć: przepraszam bardzo, ale właśnie się skończył limit. Oczywiście leczymy. No to kosztuje. I w związku z tym będziemy musieli się bardzo poważnie pochylić nad szpitalem. Będzie w tym roku przeprowadzony audyt nie tylko ekonomiczny, ale także audyt medyczny. Co powinniśmy zrobić jeszcze w szpitalu, oprócz tego, co do tej pory wymyśliliśmy, żeby ten szpital utrzymał płynność finansową. A udało Wam się rozwiązać problem opieki zdrowotnej, tej wieczornej, w Stroniu Śląskim? Tu jest też kłopot, ponieważ wieczorową i nocną opiekę sprawuje, czy wygrał konkurs w Polanice, SCR, tak? W Polanice, razem w porozumieniu z Bystrzycą. I tu jest taki problem. Dopóki myśmy mieli prowadzenie tego nocnej i świątecznej, no to rzeczywiście poniekąd na własny koszt, ale otworzyliśmy taki punkt w Stroniu. W tej chwili jest tym poważny problem. Będziemy walczyli o to, żeby przynajmniej karetka była z lekarzem, czyli tak zwana specjalistyczna. Tym niemniej w międzyczasie udało nam się, czy zmierzamy do tego, żeby podpisać porozumienie z Kudową, ponieważ tam też jest problem tego typu. Kudowa będzie dofinansowywała lekarza, my zaś pielęgniarkę, miejsce i będzie też przyjmowanie świąteczne i nocne przyjmowanie pacjentów. Porozmawiajmy jeszcze o transporcie, tym publicznym. Chodzi tutaj o PKS i autobusy. Państwu udało się pozyskać środki i zakupić 12 autobusów, ale w jakiej teraz kondycji jest ten PKS kłodzki? Ja uważam, że zmiany trzeba robić wtedy, kiedy firma jest opłacalna albo jest bezpieczna. W tym momencie PKS, w przeciwieństwie do wszystkich naokoło, czy to będzie Dzierżoniów, czy to będzie Wałbrzych, tam już PKS nie funkcjonują, PKS w Kłodzku w dalszym ciągu tak.
jest własnością powiatu kłodzkiego, ale zbliża się czas, kiedy będzie obowiązywała nowa ustawa o transporcie publicznym i będziemy namawiać gminy do tego, żeby weszły w spółkę. Chcemy oddać część naszych udziałów gminom i tak jak wzorem na przykład Dzierżoniowa czy wielu powiatów w Polsce, chcemy, żeby gminy dofinansowywały przewóz osób. W wielu krajach jest tak, jak na przykład w Niemczech czy w Czechach, że państwo dofinansowuje przewóz publiczny. Niestety w Polsce tak nie jest, w związku z tym musimy się zastanowić na tym, żeby utrzymywać wspólnie, nie tylko przez powiat, ale przez gminy transport publiczny, to co jest ważne także dla rozwoju gospodarczego. A jak wygląda kondycja, jeżeli chodzi o szkolnictwo ponadgimnazjalne? Czy wystarcza Wam pieniędzy na utrzymanie tych szkół i remont? W tej chwili po przeanalizowaniu budżetów na początku, powiedzmy, poprzedniej kadencji dokładaliśmy około 8 milionów złotych do utrzymania bieżącego szkół. W tej chwili na szczęście tak już nie jest. A co się udało Wam zrobić? Po pierwsze, szkoły, znaczy najważniejszy problem to jest taki, że ubywa dzieci. Podobnie jak w każdym innym powiecie ziemskim. Bo za dzieckiem idą pieniądze. Za dzieckiem idą pieniądze, idzie subwencja, dzieci jest coraz mniej. Nauczycieli pozostawało tyle, ile było, no i zaczyna się dziura. W związku z tym część szkół w porozumieniu z gminami przekazaliśmy do gmin. Na przykład w Stroniu, na przykład w Kudowie, bowiem łatwiej jest utrzymać zespół szkół składający się z podstawówki gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej niż osobne trzy szkoły. I w tym momencie to udało się rozparcelować w taki sposób, że rzeczywiście część tych szkół istnieje jako szkoły gminne. To między innymi spowodowało, że nasze szkoły już należące do powiatu zaczęły mieć stabilną sytuację. Oczywiście nie wystarczają te środki do końca i musimy nieco dokładać, zwłaszcza jeśli chodzi o remonty, doposażenia, ale tutaj szukamy pieniędzy zewnętrznych, na przykład ze środków unijnych. Jeszcze w zeszłym roku kończymy projekt modernizacji centrów kształcenia zawodowego, czyli w szkołach zawodowych ponad 52 pracownie z pieniędzy zewnętrznych, unijnych zostały zrealizowane i tak samo szykujemy się do nowego, dużego projektu na teren całego powiatu. Starostwo powiatowe w Kłodzku staje się coraz bardziej nowoczesne. Wprowadzają Państwo ePUAP, czyli elektroniczny obieg pism. Na czym to polega? No to jest wymóg czasów. Podobnie jak pan redaktor, tak i ja korzystamy po prostu z internetu w bankowości czy w wielu innych sytuacjach. Tak samo próbujemy udostępnić nasze usługi mieszkańcom, co powoduje z jednej strony łatwiejszy dostęp, taki bardziej naturalny dla młodszych ludzi, ale tak samo zmniejszenie kosztów działalności urzędu. Dlatego przypomnę, że w tej chwili starostwo powiatowe jest jednym z najtańszych urzędów w Polsce. Jest trzecim pod względem oszczędności w Polsce, a pewnie się to też zmieni poprzez to, że wielu ludzi będzie mogło wysłać wniosek na przykład o wycięcie drzew, krzewów na swojej działce, o wypis i wyrys, kiedy będzie chciał się budować. Także wiele rzeczy będzie można po prostu załatwić elektronicznie. Dotyczy to starostwa i 12 gmin, które weszły w ten projekt. Tak, liderem jest starostwo w Kłodzku i 11 jeszcze gmin terenu powiatu kłodzkiego. Jesteśmy jednymi z pierwszych w Polsce, którzy chcą wprowadzić to elektroniczne składanie wniosków. Ale co jest istotne, aby otrzymać taką możliwość, trzeba będzie się zarejestrować i zgłosić się po tak zwany profil zaufany. To też jest ukłon w stronę klienta, bo tu mówimy i o mieszkańcach, i tak samo o inwestorach potencjalnych z Polski, którzy nie muszą przyjeżdżać cokolwiek załatwiać, tylko załatwią sobie od razu na miejscu poprzez internet. Nie trzeba mieć na przykład, nie trzeba wykupywać swojego podpisu elektronicznego, który jest drogi. Wystarczy zgłosić się do dowolnego naszego samorządu, potwierdzić swoją tożsamość, pobrać odpowiedni klucz i za darmo można już potem załatwiać wszystkie rzeczy, nie tylko w naszych samorządach, ale także w innych urzędach, które będą świadczyły poprzez ePUAP swoje usługi. Panie starosto, na koniec pytam się o współpracę z miastem Kłodzko, ponieważ poprzednio, kiedy burmistrzem był Bogusław Szpytma, ta współpraca nie układała się zbyt dobrze. W tej chwili jak to wygląda? No cóż, wypada mi tylko powiedzieć rewelacyjnie.
Zawsze jest kłopot, kiedy dochodzi do jakichś konfliktów między samorządami. Pomijając, jak to się działo, w tej chwili najważniejsze jest pójście do przodu. Z panem burmistrzem mamy już parę projektów na celowniku, między innymi na przykład rondo przy Poczcie Głównej, czyli centrum miasta Kłodzka, i tak samo wiele innych projektów, które będziemy wspólnie finansować. I mam nadzieję, że to wszystko nam bardzo dobrze wypali. Zresztą już parę rzeczy udało się podpisać. Burmistrz nie zmienił się tylko w Kłodzku, ale również w kilku gminach. Jak tam współpraca wygląda? Zmienili się włodarze w 6 gminach na 14. To jest dużo. Ale z drugiej strony zdążyliśmy się już poznać, zdążyliśmy już zrobić wspólne inwestycje. Na przykład w gminie Nowa Ruda zmieniła się pani wójt i w tej chwili już się zdecydowała na to, żeby w tym roku, w pierwszym roku swojej działalności współfinansować remont drogi ze Słupca do Bożkowa. Panie starosto, dziękuję dzisiaj za przyjazd do studia i za rozmowę. Państwu przypomnę, że Państwa i moim gościem w studio był starosta powiatu kłodzkiego Maciej Awiżyń. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.